Come on, we're gonna celebrate the name of Jesus. And because he lives, it's an oh happy day. Oh happy day. My sins away. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie powstał. Alleluja! Alleluja! Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki ku chwale opoki naszego zbawienia. Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, z weselem, śpiewajmy Mu pieśni. I właśnie tym śpiewem, a także słowem psalmu 95. Witamy wszystkich, jak Polska długa i szeroka. Dobrze, że jesteście! I właśnie chcemy w tej atmosferze radosnego uwielbienia, radosnego alleluja wychwalać zmartwychwstałego Pana, wychwalać pieśnią, słowem, z otwartym sercem i rękami uniesionymi. Tak jest, proszę Państwa, chcemy i oczywiście będziemy. I choć za aranżacje muzyczne odpowiada dzisiaj nasz wspaniały Marcin Pospieszalski, a z batutą w ręku poprowadzi nas Hubert Kowalski, to dzisiejsze wydarzenie to coś więcej niż tylko koncert. Proszę Państwa, przeniesiemy się do Nowego Jorku. Będziemy również w Lizbonie. Będziemy też w Łagiewnikach. Będziemy słuchać Słowa Bożego i modlić się prosto serca. Przed nami niezwykłe świadectwa i 14 spotkań z Chrystusem zmartwychwstałym. Dlatego tutaj nie ma podziału na role. Nie ma prowadzących, nie ma wykonawców, nie ma widowni. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, by tworzyć tę wielką wspólnotę. A zatem otwórzmy serca. Korzystajmy z tekstów, które dla Państwa przygotowaliśmy, aby włączyć się do tego wspólnego śpiewu. I niech popłynie uwielbienie. Gotowi? Chcemy to usłyszeć! To zaczynamy! Come on, we're gonna celebrate the name of Jesus. Turn to someone and say, celebrate Jesus, celebrate! Yeah! Come on and put your hands together. Come on, come on and put your hands. Thank you.
to celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Spotkanie pierwsze. Jezus z martwych wstaje i triumfuje nad śmiercią. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo z martwych wstał. Jak powiedział. Chodźcie. Zobaczcie. 5 lat temu miałem wypadek, ostre zatrucie czadem. Wylądowałem w szpitalu. Lekarze spisywali mnie na pewną śmierć. Wiele osób się za mnie modliło. Też wiele eucharystii było odprawionych w mojej intencji. W tym czasie też mój szwagier pierwszy raz ze łzami modlił się gorliwie do Pana Boga, aby przywrócił mnie zdrowego. Po 3 dniach wybudziłem cały zdrowy. Po tygodniu wypuszczono mnie ze szpitala i pierwszy raz przyszedłem do kościoła, kiedy grób był pusty, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał. Dało mi to taką pewność, że Pan Bóg istnieje,
bo wiem, że tylko dzięki Jego łasce ja wciąż żyję i mogę świadczyć. Słońca, ciebie zapowiada, nie po.
spać poranka. Spotkanie drugie. Uczniowie przy pustym grobie. Z Ewangelii według świętego Jana. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna. Ujrzał i uwierzył. Pochodzę z dobrego domu. Niestety wpadłem w złe towarzystwo, gdzie pojawił się alkohol, który zniszczył całe moje życie. Odeszła ode mnie moja żona razem z niepełnosprawną córką. Po latach szurania po dnie i poszukiwań odnalazłem Boga. Nawróciłem się i podczas jednej z modlitw poprosiłem Go, żeby zabrał ode mnie cały ten alkohol. Od tamtej modlitwy nie piję. W tym roku mija 13 lat. Razem z Bogiem zacząłem odbudowywać całe swoje życie. Po 8 latach od rozwodu zszedłem się z moją żoną. Dziś mamy 4 dzieci i dziś wiem, czym jest prawdziwa miłość. W zeszłym roku zmarła nasza niepełnosprawna córka. Był to dla mojej rodziny ogromny cios. Bardzo to przeżyliśmy, ale dziś wierzę w zmartwychwstanie. Dziś, jak idę na grób córki, to nie mówię, że idę na cmentarz, tylko do sypialni. I dla mnie zmartwychwstanie to jest nadzieja na życie. Cierpiałeś za nasz grzech, a nas
że na ziemię przyszedł Bóg. Wierzę we wspólnotę świętych i święty Kościół Twój. Wierzę w nasze zmartwychwstanie. Ja wierzę w to. Spotkanie trzecie. Zmartwychwstały Jezus ukazuje się Marii Magdalenie. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni. Byłam kiedyś zamkniętą osobą na drugiego człowieka. Byłam nieśmiała, ciężko mi było podejść do drugiej osoby, bo zawsze sobie myślałam, co ta druga osoba o mnie pomyśli. Albo, że moje życie jest takie na świeczniku, że wszyscy się patrzą, co ja zrobię. Jezus sprawił, że zaczęłam widzieć ludzi tak, jak On na nich patrzy. I zaczęłam kochać, zaczęłam do nich podchodzić z taką miłością, zaczęłam się otwierać. I zauważyłam, jak bardzo Jezus wpłynął na moje życie i na mój charakter. I że byłam zupełnie inną osobą wcześniej, a po poznaniu Jezusa, no to mogę powiedzieć, że stałam się nowym człowiekiem. To jest projekt Uniesieni 2023, a to są słowa Psalmu 63. Boże mój, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak zeschła ziemia łaknąca wody. Będę Cię wielbił przez całe me życie i wzniosę ręce w imię Twoje. Moja dusza syci się obficie, a usta Cię wielbią radosnymi wargami. Amen. A my przenosimy się teraz do Ameryki, gdzie czeka na nas Tony Melendez, artysta, muzyk, ewangelizator, który gra na gitarze pomimo braku rąk. Niektórzy zapewne pamiętają go ze Światowych Dni Młodzieży na Jasnej Górze w 1991 roku, gdzie zagrał dla samego Jana Pawła II. I nasz papież powiedział kiedyś do Tonego tak: Tony, marzy mi się, żebyś całe życie dawał ludziom nadzieję. Tony Melendez całym sobą, mimo przeciwności i tragedii, które także ostatnio dotknęły jego rodzinę, wciąż wypełnia to właśnie zadanie. Po prostu promieniuje nadzieją. No to ruszamy. Halo, halo, Tony, witamy Cię serdecznie. He is risen and happy Easter! Happy Easter. All my friends there in Poland, I wish I could be there with you to celebrate this time, Easter. Hallelujah, hallelujah. I hope your hearts are open. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, 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 holy. Holy, 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 I wanna see you.
Otwórzmy oczy i serce, chcę widzieć Ciebie, chcę widzieć Ciebie. Otwórzmy oczy, o Panie, otwórzmy oczy i serce, chcę widzieć Ciebie, chcę widzieć Ciebie. Wyszonego widzieć chcę, ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały. Wylej swą miłość i moc, gdy śpiewam święty, święty, święty. Panie Wszechmogący, Panie Stwórco nieba i ziemi, Ty, który stworzyłeś każdego z nas, Ty, który jesteś święty, dziękuję Ci, że ze swoją wielką miłością i łaską pochylasz się nad każdym z nas. Dziękuję Ci za Twoją łaskę. Dziękuję Ci, że dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi możemy zbliżać się do Twojego tronu. Panie, proszę Cię, niech Twój Duch Święty otwiera nasze oczy. Otwiera nasze oczy, abyśmy mogli oglądać Ciebie, Panie, Twoją świętość. Twoją świętość, bo tylko Ty jesteś święty. Prosimy Cię, Duchu Święty, przyjdź i otwórz oczy naszych serc, byśmy mogli zrozumieć, jak wielką miłością zostaliśmy obdarowani zupełnie za darmo. Daj nam doświadczyć dzisiaj tego, że jesteśmy ukochani, wybrani, szczególni. Przyjdź, Duchu Święty, i daj nam zobaczyć to, co niewidzialne. Amen. Święty, 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 chcę widzieć Ciebie. Święty, 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 święty. Święty, 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 chcę widzieć Cię. Spotkanie czwarte. Zmartwychwstały Jezus objawia się uczniom na drodze do Emaus. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi.
A w ten cudowny wieczór to oczywiście Wigilia Uroczystości Bożego Miłosierdzia. Jak więc nie wybrać się z duchową pielgrzymką do Łagiewnik, skąd iskra miłosierdzia rozpaliła cały świat? Tam właśnie, w Bazylice, w której wpatrzeni w Jego oblicze Chrystusa wołamy: Jezu, ufam Tobie. Zgromadziło się tam siostry Matki Bożej Miłosierdzia i braci Paulini, bracia Paulini z krakowskiej Skałki. Witajcie, witajcie w projekcie Uniesieni 2023 i teraz to z Wami chcemy się wspólnie modlić. Pokaż mi, Panie, swą twarz.
Spotkanie piąte. Uczniowie rozpoznali Pana przy łamaniu chleba. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali go. Jestem z Ukrainy. W wieku 5 lat pozostałam zostawiona przez ojca. Nigdy nie doświadczyłam Pana Boga w swoim życiu do tego momentu, jak w wieku 23 lat nie znalazł mnie sam. Byłam na ten moment kobietą porzuconą przez męża, zostawioną z 2-letnim synkiem, osobą, która nie wiedziała, w jaką stronę ma iść, jak żyć i gdzie szukać sensu swojego życia. Przeprowadził mnie na modlitwę uwielbienia, gdzie zobaczyłam ludzi, którzy bardzo cieszyły się, tańczyli, uwielbiali Pana Boga, podnosząc ręce do góry. Chciałam być jedną z nich. I Pan Bóg pogodził się na to. Wszedł w moje życie i od tej pory idzie ze mną. Teraz mam na kogo liczyć, na kogo oprzeć się, z kimś ręka ob rękę iść. Dzięki mojemu nawróceniu moi rodzice też przyszli do kościoła. W wieku 60 lat przystąpili do pierwszej komunii i wzięli ślub, z czego bardzo się cieszę i dziękuję Panu Bogu za to. Ja wiem.
Ja wiem, kogo miłuję nad wszelki świata czar, kto poi duszę moją, kto zna miłości żar, to Panie mój.
błogosławiony bądź. Panie mój, gdy usłyszałem Jego głos, na zawsze pragnę wielbić Go. Błogosławiony zawsze bądź, Panie mój. Halleluja! Jezus żyje! Spotkanie szóste. Zmartwychwstały Jezus ukazuje się uczniom w wieczerniku. Z Ewangelii według świętego Łukasza. On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Popatrzcie na moje ręce i nogi. To ja jestem. W podstawówce byłem ministrantem i tam została moja wiara. Potem trafiłem w złe kręgi. Piłem, ćpałem, niszczyłem ludzi słownie i na pięści. To nie było dobre. Pewnego razu zostałem zaproszony na Górę Świętej Anny, gdzie było jakieś uwielbienie. I tam dostałem strzała od Boga. Nawróciłem się. Spotkałem ludzi życzliwych w swoim życiu. Sam stałem się o wiele radośniejszy, weselszy. Mam wspaniałą rodzinę i nie chciałbym tego stanu posiadania Boga przy sobie zmienić na nic innego. Spodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych. Jezu, z martwych wstały ze śladami męki. Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha, Panie nasz i Boże, uzdrów nasze życie. Mimo drzwi zamknięte przychodzisz, Jezu, z martwych wstały ze śladami męki. Ty jesteś z nami, Panie, i tchnij na nas i powiedz nam teraz: pokój mój daję wam,
nie tak jak świat, daj nam Twój pokój. Ty, który Panie nasz, unosisz nas ku swemu sercu, ku miłosierdziu, ku Twej miłości, rzeczywiście jesteśmy uniesieni. Czy doświadczyłeś już miłości Jezusa? Czy masz doświadczenie spotkania z Nim? To jedne z najważniejszych pytań w naszym chrześcijańskim życiu. Możesz wiele o Bogu wiedzieć, chodzić do kościoła, a nawet być studentem teologii. Ale czy pamiętasz ten moment, w którym doświadczyłeś miłości Jezusa? Ja swój dzień spotkania z Nim pamiętam bardzo dobrze. Był 26 maja 2007 roku. W naszej parafii w Skierniewicach odbywało się czuwanie przed świętem zesłania Ducha Świętego. Ksiądz, który prowadził to spotkanie, powiedział, że możemy być nawet bardzo dobrymi katolikami, robić wszystko jak należy, ale jeśli nie mamy jeszcze osobistej relacji z Jezusem, to zaprosił nas, byśmy wyszli na środek i stanęli do wspólnej modlitwy. Zrobiłem to bardzo świadomie, jako 15-latek zaprosiłem Jezusa do mojego serca. Tamtej nocy, w jednej chwili, zalała mnie fala miłości i cały we łzach po raz pierwszy w życiu doświadczyłem tego, o czym słyszałem w teorii, będąc w kościele od dziecka. Dziś wiem, że to spotkanie zmieniło całe moje życie. Chcę Ci powiedzieć, że jesteś ukochanym dzieckiem Boga. On z miłości do Ciebie i do mnie posłał swojego jedynego Syna nie po to, aby nas potępić, ale po to, by nas uratować. Jezus zapłacił swoją własną krwią, abyśmy my mogli zostać oczyszczeni z naszych grzechów. Czy chcesz dzisiaj przyjąć Jego zbawienie? Nie da się na nie zasłużyć. Możesz dziś jedynie je otrzymać, całkowicie za darmo. Czy jesteś na to gotowy? Prosimy Cię, Jezu, daj nam dzisiaj doświadczyć swojej bezwarunkowej miłości. Przyjdź do każdej osoby, która słucha tych słów. Uzdrów to, co chore. Przemień to, co w nas grzeszne i daj nam nowe życie, za które zapłaciłeś na drzewie krzyża. Zapraszamy Cię dzisiaj. Przyjdź, Panie Jezu. Spotkanie siódme. Jezus przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów. Z Ewangelii według świętego Jana. Tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Przez kilkanaście lat prowadziłam bardzo dobrze prosperujące przedsiębiorstwo z perspektywami, aż któregoś dnia wszystko się posypało. Totalna zapaść finansowa, moja depresja, zakończone małżeństwo,
zagubione relacje w rodzinie. Upadłam na kolana i jedyną rzeczą, którą przychodziła mi do głowy, to prośba Pana Boga o pomoc. Po 25 latach wróciłam do sakramentu spowiedzi. Zaczęło się formowanie, kierownictwo duchowe, zawierzenie Maryi. I dzisiaj jest nowa Agata, nowa tożsamość, nowe życie, nowe perspektywy, relacje w rodzinie, z przyjaciółmi. I jest nowa miłość w codzienności do Pana Boga. Serca, które czuje się samotne, do każdego zniechęconego serca. Bo Jezu Chryste, Ty jesteś naszą nadzieją. Ty jesteś naszym światłem, naszą jedyną drogą. Jezu Chryste, proszę, prowadź nas. Prowadź nas, Jezu Chryste. Powstań i żyj, choć
Spotkanie ósme. Zmartwychwstały Jezus umacnia wiarę Tomasza. Z Ewangelii według świętego Jana. Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój.
Moje takie pierwsze spotkanie z żywym Bogiem, z żywym Panem Jezusem, nastąpiło w takim momencie w moim życiu, kiedy ja naprawdę wiedziałem wszystko, tylko nie to, że mogę się z Nim spotkać. Bo miałem bardzo wiele takich rzeczy w swoim życiu, które mówiły mi wprost, że nie jestem w stanie się spotkać z Bogiem, no bo mam takie uzależnienia, takie uwikłania, takie grzechy, które mi wprost mówiły, nie jesteś godzien spotkania z Panem Bogiem, żeby On cię mógł pokochać, że On oczekuje ludzi świętych, a nie takich jak ja. No i Pan Bóg do mnie przyszedł właśnie w takim momencie. W momencie jakiegoś takiego mojego największego uwikłania i grzechu przyszedł do mnie Jezus, który na jednym spojrzeniem był w stanie rozerwać całe te moje kajdany, które miałem, no i powiedzieć mi po prostu, kocham cię, takiego jakim jesteś. Nie jak się zmienisz, tylko takiego jakim jesteś. Kocham cię właśnie takiego. Swe nad nami, usłysz tęsknoty naszej pieśni, w dolinę ze swych kości przyjdź ożywcze tchnienie, niech życiodajny spłynie deszcz. Wołamy, niechaj stąpi duch Twój. Wołamy, przyjdź królestwo Twe. Może nie rozumiemy, co to znaczy naprawdę, ale czekamy na ten dzień. Wołamy, przyjdź. Jesteś dla nas jak wodę.
Spotkanie dziewiąte. Zmartwychwstały Jezus ukazuje się uczniom nad Jeziorem Tyberiackim. Z Ewangelii według świętego Jana Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. Rodzice rozwiedli się, gdy miałem 4 lata. Bardzo krótko później straciłem również babcię i dziadka. Całe życie szukałem Boga, ale religia chrześcijańska nie przemawiała do mnie w tamtym okresie czasu. Z mamą wpadaliśmy w długi i sytuacja finansowa pogarszała się z roku na rok. A w wieku 20 lat pierwszy raz próbowałem narkotyków. Uzależniłem się od pierwszego zażycia. Niedługo później związałem się również z dealerką i po 2 latach moje życie było już koszmarem. W najgorszym momencie swojego życia zobaczyłem krzyż, a na nim napis „Ratuj duszę swoją”. Postanowiłem oddać życie Bogu. A On w ciągu jednego dnia uwolnił mnie od wszystkich uzależnień. Od tamtego momentu Bóg zaczął układać moje życie na nowo. A prawdziwy przełom poczułem, gdy zacząłem należeć do wspólnoty z ludźmi wyznającymi podobne poglądy. Jestem teraz pewien, że skoro Bóg wyciągnął mnie z takiego bagna, to będzie w stanie wyciągnąć każdego szukającego Go człowieka. Yeah.
dla duszy pokój w Tobie jest, gdzie pójdziesz Ty, ja pójdę też, pójdę też, pójdę za Tobą. Jaka jest Twoja odpowiedź na Boży dar zbawienia? Wierzysz? Sama wiara nie wystarczy. Trzeba zawierzyć Bogu i zaufać Mu bezgranicznie. To oznacza zmianę naszego myślenia i sposobu życia. Chcesz się nawrócić? To znaczy przylgnąć do Boga i żyć w Jego łasce, nie jak niewolnik, ale jak syn i córka Boga. Jeśli tak, to ogłoś. Wyrzekam się grzechu, szatana i wszystkiego, co pochodzi od Niego. Świadomie oddaję moje życie Jezusowi i chcę żyć jak Jego uczeń, zgodnie z Ewangelią, bo tylko wtedy mogę być naprawdę wolny. Jezu, który umarłeś za mnie i zmartwychwstałeś, zapraszam Cię, bądź moim jedynym Zbawicielem i Panem. Prowadź mnie i kieruj mną. Jezus jest Mesjaszem i posyła nam swojego Ducha, jak apostołom w dniu wieczerniku. Obiecał to i wypełnia. Duch Święty jest wspaniałą osobą, z którą możemy mieć relację. Sprawia, że zaczynamy myśleć i kochać jak Bóg. Uzdalnia nas, byśmy żyli jak chrześcijanie i głosili Ewangelię po krańce ziemi. Buduje Kościół, który jest Jego ciałem, ciałem Chrystusa. Nie tworzą go święci i doskonali, ale grzesznicy, którzy doświadczyli miłosierdzia Boga. Jezus jest wierny swej oblubienicy, którą poślubił. Jest wierny Tobie. Nigdy nie zerwie swojego przymierza. Jego miłość jest wieczna. Dlatego walczy o Ciebie, o każdego z nas i będzie nas oczyszczał tak długo, aż staniemy się do Niego podobni. Spotkanie 10. Zmartwychwstały Jezus powierza Piotrowi swój Kościół. Z Ewangelii według świętego Jana. Piotr rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do Niego Jezus: Paś owce moje. W wieku 19 lat wyszłam po raz pierwszy za mąż. I to małżeństwo trwało krótko, po kilku latach rozstaliśmy się. Kolejny związek, to był związek niesakramentalny, trwał 20 lat. I kiedy pojawiły się kłopoty, kryzysy, problemy duchowe, problemy rodzinne, poszłam do modlitwy wstawienniczej. I to był taki przełom. Wtedy doświadczyłam olbrzymiej miłości na tej modlitwie i po prostu się nawróciłam. Mogliśmy wreszcie z moim mężem po 20 latach wziąć ślub kościelny. Teraz, kiedy możemy przystępować już do komunii, mam wrażenie, że odnowiliśmy przymierze z Bogiem i nawiązujemy z Nim codziennie taką głęboką, intymną relację.
nadzieję mam. Odzyskać mnie, Ojcu, który zmartwychwstałeś mocą nowego przymierza. Wstąpiłeś do nieba i masz wszelką władzę na niebie i na ziemi. Dziękuję Ci, że dzisiaj nie boisz się niczego, czego my się boimy. Że Ty sam pokonałeś wszelkie mury, które oddzielały nas od Ojca. Że Ty wybiegłeś nam naprzeciw. Bo to jest w Twoim stylu, to jest Twoja natura, aby szukać tego, co zginęło, aby odnaleźć to, co samo nie może się odnaleźć. Jakże wielka jest Twoja łaska i dzisiaj jesteś, aby ratować tych, którzy zginęli. Jezu! Jezu! Uwielbiamy święte imię Jezu. Panie, Twoje
żadną beznadzieję. W imieniu Twoim, w imieniu Jezusa Chrystusa, Ty jesteś przyjacielem, który chce wszystkiego, co najlepsze dla nas. Boże Ojcze, ogłaszamy Twoje święte imię nad każdą, kto potrzebuje wytchnienia, pocieszenia. Przyjdź, Panie Jezu, ogłaszamy to imię. Jezu, w tym imieniu jest zbawienie dla każdego. Spotkanie 11. Rozesłanie uczniów. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Śpiewajcie Panu pieśń nową. Głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych. Niech imię Jego czczą tańcem. Niech grają Mu na bębnie i cytrze. Bo Pan swój lud miłuje. Pokornych wieńczy zwycięstwem. Chwała Boża niech będzie w ich ustach. Słowa psalmu 149 przenoszą nas teraz do obiecanej Lizbony, gdzie jest nasz specjalny wysłannik Michał Paks Bukowski. Michał, poprosimy o konkretne bity z Portugalii, ale na początek powiedz proszę, jaka panuje atmosfera w mieście, w którym już w sierpniu odbędą się Światowe Dni Młodzieży? W Lizbonie jest po pierwsze gorąco, a po drugie przepięknie. Aktualnie znajdujemy się w samym centrum miasta, gdzie już za niespełna 4 miesiące młodzież ze 183 krajów całego świata spotka się na wspólnej modlitwie z papieżem Franciszkiem. Na ten moment wiemy o tym, że chętnych do wzięcia udziału w tym wydarzeniu jest około 600 tysięcy ludzi ze wszystkich kontynentów świata, w tym 11 tysięcy osób z Polski. To duże liczby i tu pada pytanie, czy Portugalia jest w ogóle przygotowana na takie liczby i na tyle osób. Na ten moment już wiemy, że tak. Razem z programem Studio Raban jesteśmy tutaj od niespełna 3 dni i już wiemy, że Portugalczycy robią wszystko, żeby Światowe Dni Młodzieży odbyły się na najwyższym poziomie. To wszystko też jest możliwe dzięki wolontariuszom, którzy chętnie zgłaszają się do tego, żeby bezinteresownie wesprzeć to wydarzenie. Na ten moment wiemy o tym, że zgłosiło się aż 10 tysięcy młodych Portugalczyków. Oczywiście za tak duże wydarzenie potrzebny jest wielki szturm modlitewny do nieba. Koncert Uniesieni jest do tego najlepszym miejscem. Dlatego, drodzy Państwo, w kolejnym utworze, w którym będzie rapował Arkadio, proszę Was o to, żebyście mieli w sercach intencje za Światowe Dni Młodzieży, za pielgrzymów, za to, co tu się będzie działo, intencję modlitewną tak, żeby łaska Pana Boga rozlewała się nie tylko w Lizbonie, ale też na całym świecie po Światowych Dniach Młodzieży. Oczywiście, ja nie byłbym sobą, gdybym na ten utwór Arkadia nie przesłał bitu z Lizbony prosto do Warszawy. Pozdrawiam serdecznie, Michał Bukowski. Co może zrobić każdy z nas? Co może zrobić każdy z nas? Słuchajcie, idziemy na cały świat. Ty i ja, tacie Romski. Co może zrobić każdy z nas?
rozdaje nam Stwórca. Jedni drugim pomagajmy, jak drużyna równa. Nie czeje ten duży, drugi mały, to kamuflaż. To ma w skutkach scalać lud nasz. Dramat już masz, która ma nas zamyka. Jak nie jara cię muzyka, to przynajmniej nie wytykaj. Jedna matka likęczy w łagiewnikach. Ten sam Jezus, Paryż, Warszawa, Watykan. Chcemy nim oddychać, poznać go za życia. On serca dotyka, leczy paralityka. Dzisiaj nadal to widać. O tym musi być słychać. Co może zrobić każdy z nas? Opowiadać. Razem idziemy na cały świat. To odwaga. Kto pomaga, da ręce do góry w geście. Spotkanie 12. W niebo wstąpienie. Z Dziejów Apostolskich. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Moje dzieciństwo nie należało do szczęśliwych. Pierwsze 5 lat swojego życia spędziłem w domu dziecka. Moje serce zostało omotane duchem sieroctwa, duchem śmierci, duchem depresji, odrzucenia. Bóg mnie z tego wszystkiego uwolnił na rekolekcjach, kiedy oddałem Jemu swoje życie, teraz wchodzi do mojego ciała, wchodzi do mojej zbolałej duszy, wchodzi, zabiera mi tą pustkę wewnętrzną, zabiera mi tą rozpacz, depresję, dzięki ranom Jezusa Chrystusa, które są drogocennymi naszymi skarbami, klejnotami, przez które te łaski płyną do każdego z nas bez wyjątku. Tylko Ty
zapewniasz mi suchy kąt, ciepły piec i spokojny sen. Wierzę, że spotkamy kiedyś się. Trzymać się wszędzie tłok i czuję, że mój dom jest daleko stąd. Szukałam miejsc, do których warto jest dojść, lecz tylko ty zapewniasz mi suchy kąt, ciepły piec i spokojny sen. Wierzę, że spotkamy kiedyś się. Głosząc dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, nie uprawiamy propagandy, a Ewangelia nie staje się ideologią, jeśli pozwalamy działać Duchowi Świętemu. To On, osoba, nie energia, sprawia, że wszystko, co uczynił Jezus, staje się dostępne dla nas przez wiarę dzisiaj, teraz. Chrześcijaństwo nie jest legendą, mitem, zaprzeszłą historią czy bajką. Nie jest nawet najpierw doktryną ani systemem etycznym. Chrześcijaństwo jest życiem,
U początku bycia chrześcijaninem jest spotkanie z osobą, Jezusem Chrystusem. To Duch Święty uzdalnia nas do tego spotkania. Jednoczy nas z Chrystusem, tworzy z Nim więź, ponieważ Duch Święty jest najlepszym specjalistą od relacji. To On buduje z nas Kościół, wspólnotę wierzących. To On w Kościele sprawia, że człowiek może dzisiaj zostać uwolniony od wszelkiej ciemności i zła, a także obdarowuje wszelkimi darami potrzebnymi, by każdy z nas kochał prawdziwie, jak Chrystus. Kościół żyje dzięki Eucharystii, którą także sprawia Duch Święty. To z niej czerpiemy prawdziwe życie i miłość, by stawać się Kościołem, czyli ciałem Chrystusa w świecie. Chrystus po swoim zmartwychwstaniu dał się poznać uczniom w Wieczerniku, pokazując im swoje rany. Ciało Chrystusa, czyli Kościół, także ma niestety rany i blizny, spowodowane również moimi i Twoimi grzechami. Obecnie szczególnie tego doświadczamy. Ważne jest więc, byśmy pozwalali Duchowi Świętemu pokazywać nasze grzechy, byśmy nie skrywali ich, ale przychodzili z nimi do Jezusa Miłosiernego, który jedyny wie, co z grzechem zrobić. Jeśli je wyznajemy Jemu, On jako wierny i sprawiedliwy nam je odpuszcza. Prosimy Cię, Panie Jezu, tchnij w nas swego Ducha, aby nas uwolnił od wszelkich lęków i zamknięcia oraz uzdolnił do przyjęcia Twego miłosierdzia. Aby nam objawił Twoje prawdziwe oblicze, aby Twoje pełne miłosierdzia spojrzenie przemieniło nasze skamieniałe serca i zjednoczyło nas wszystkich we wspólnotę braci i sióstr posłanych na cały świat. Spotkanie 13. Oczekiwanie z Maryją i apostołami na Ducha Świętego. Z Dziejów Apostolskich. Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie. W wieku 30 lat chciałem odnaleźć moją biologiczną mamę, żeby mnie przytuliła, żebym doświadczył jej miłości, bo byłem w domu dziecka do 6 roku, a potem w rodzinie zastępczej i czegoś mi ciągle brakowało. Miałem pustkę w sercu, miałem rozpacz i nie miałem sobie ułożyć życia, pomimo że miałem pieniądze, to czegoś mi ciągle brakowało i wtedy poznałem brata, który mnie przyprowadził do Jezusa. Przez oddanie życia Bogu doświadczyłem Jego miłości, Jego dobra. On zapełnił tą pustkę. Zacząłem o Nim opowiadać razem z rodziną i wtedy spadła choroba na naszego syna, zapalenie mózgu. Bóg go na szczęście cudownie uzdrowił i to wzmocniło wiarę całej naszej rodziny. Wyszedł z tego zapalenia mózgu zupełnie, jakby się nic nie stało. Chciałem Bogu oddać chwałę za to. Daj mi słyszeć Twój głos, rozpoznać go. Daj mi wybierać Twe słowa pośród
gdziekolwiek teraz jesteś, czy to miejsce Ci się podoba, czy nie, czy czujesz się zdrowy, czy chory, możesz uczynić z nami prosty gest. Gdziekolwiek jesteś, wznieść dłonie w ten sposób, po prostu. A jeśli siedzisz, to wstań, wstań. Powiedz z nami imię Jezus. Zawołaj: Jezu, przyjdź do mojego życia, przyjdź do mojego domu, przyjdź do mojej rodziny, do moich spraw. Powiedz Ty swoją modlitwę, jedno zdanie, wznieś dłonie. Panie, uwielbiamy Cię za to, że nas słyszysz, że jesteś w wszystkich tych domach teraz obecny. Chcemy razem zaśpiewać: postaw mnie mocno na skalę, wybieram Ciebie na zawsze Jezu, na zawsze. Postaw mnie mocno. Spotkanie 14. Zesłanie Ducha Świętego. Z Dziejów Apostolskich. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły. I na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Gdy byłem małym chłopcem, byłem bardzo wrażliwy. Przez to moi rówieśnicy bardzo mi dokuczali. Gdy zmieniłem szkołę, zacząłem udawać kogoś innego niż byłem. To ja byłem agresorem wobec moich rówieśników. Zacząłem brać udział w życiu kibicowskim, w bójkach. Po jednej z nich dostałem wyrok w zawieszeniu. Zostałem zaproszony na spotkania odnowy wiary. Tam po przeczytaniu fragmentu o wskrzeszeniu Łazarza i usłyszeniu słów „wyjdź z grobu”, poczułem w sercu, że to o mnie. Oddałem się w ręce Jezusowi. Od tego momentu moje życie się zmieniło. Pan Jezus wyrwał mnie z rzeczy, z którymi sobie nie radziłem. Dzisiaj jestem mężem i ojcem dwójki dzieci. Wierzę, że miłosierdzie Jezusa jest w stanie wyrwać mnie z każdej niewoli grzechu. Kryjesz w swej dłoni świat, delikatnie jak Bóg. Swoją ręką chronisz go. Chociaż jest pełen kłamstw i ludzkich wad, jak dziecko tulisz go. Ty usłyszysz cichy płacz, kiedy inni
się śmieją i ukoisz ból, gdy inni ranią tam. Ty uzdrawiasz swą miłością, lecz znasz moje uwielbienie, ofiaruję ci. Tyle mogę tobie dać, tylko ty masz siłę, by z grzechu wyrwać mnie. W tobie moje życie jest, w tobie jest. Na pustyni duszy straciłem twój ślad. Mocno palił mnie mój grzech. Odnalazłeś mnie, napoiłeś duszę mą, nakarmiłeś chlebem swym. Teraz nie ja żyję, lecz żyjesz we mnie ty. Usłyszysz cichy płacz, kiedy inni się śmieją, i ukoisz ból, się Duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie. I to my jesteśmy tym pokoleniem, które chce wielbić Pana Boga z rękami uniesionymi ku niebu. Chcemy także dziękować za każdy dzień, każdą chwilę, każdy krok, każdy gest, każdy uśmiech, mrugnięcie oka. I doskonale wiemy, że Pan Bóg działa także poprzez ludzi, dlatego teraz tak po ludzku chcemy podziękować temu, który na pomysł tego telewizyjnego uwielbienia wpadł i tu i teraz realizuje ten pomysł z armią najlepszych ludzi. Ojciec Michał Lega! Dzięki, ojcze! Wielkie brawa! Jesteś po prostu wspaniały! Tak, należą się brawa. Proszę Państwa, nasza modlitwa cały czas trwa. Mamy nadzieję, że dzisiaj cała Polska rozbrzmiewa śpiewem ku czci Zmartwychwstałego. Ależ piękne to uczucie. To jest niesamowite, bo przecież On przychodzi jak światłość w ciemności. To On daje siłę, On daje nadzieję.
On daje miłość, ba, On jest miłością doskonałą, najlepszą, jedyną, tu i teraz. Mam takie pytanie, czy chcecie raz jeszcze zaśpiewać dla chwały Pana? Tak jest! Proszę bardzo, w takim razie ręce w górę, drodzy Państwo, przed telewizorami. Poprosimy, wstańcie również, bądźmy teraz razem i wyruszmy w drogę światła. Do zobaczenia na tej drodze. To co, Tomek, ruszamy? Siostro, ruszamy! Alleluja!
Zagrajmy to jeszcze raz, chyba że chcecie się już rozejść. Nie! Maestro, my nigdzie nie chcemy stąd ruszać. Spróbujmy może raz jeszcze, co? Jezus jest Panem! Maestro Pospieszalski zadecydował i ruszamy.